punkcie A dostępa. Za wcześnie. Jeszcze raz kłus. Punkcie M dostępa. Tu masz punkt M. Teraz. Spóźnione. Kłus. W punkcie E dostępa. Spokojnie, jedź, 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 jedź. Kłus. Boże, wstęp. Dobrze, wstęp. Kłus. W punkcie F zagalopuj. W punkcie H do kłusa. Jedź. Jedź, jedź, jedź. I w punkcie A dostępa. Zagwałtownie. Dobre, dobre, dobre miejsce, ale zagwałtownie. Nie rób tego tak. W punkcie M do kłusa. Na razie jestem tam. Proszę. Tak. W punkcie H do kłusa. Dostępa, sorry. Wcześniej, spóźnione. E do kłusa. Zagwałtownie, Karolka, to ma być subtelne. W punkcie A dostępa. Tak, nie spinaj się, łopatki cofasz, a nie garbisz się. W do kłusa. W M do zagalopowania, proszę Panią, spokojnie. Siąd, hop. Spóźnione, już było punkty objęte za to. E do kłusa. Troszeczkę za późno Ci powiedziałam, to nie bierzemy pod uwagę. W F zagalopuj. Łyda, puknij! O tak, spokojnie. Karola, nie możesz się ratować machaniem dłoni. To bardzo źle wygląda. H do kłusa. Spokojniej. I K do stępa. Przygotuj się. Tak, to było dobre. No to kurczę. Moja wina, jak koń słucha. Dobra, zmień kierunek. Generalnie musisz tak sobie w głowie poukładać, tak poznać danego konia, jak on reaguje, że musisz wtedy półparadę zastosować, bo on dokładnie w tym punkcie, co ma być, to zrobił. A kiedy ty musisz zacząć, to musisz danego konia poznać. Bo za każde opóźnienie, każde przyspieszenie są punkty. A z nawiera jest tyle, że ci mogą polecić punkty, więc tu akurat nie wypuszczamy tego, żeby na taki pierdolach sobie pobijać. Bo o ile na przykład czasami może się źle zerolować, to na pewno będzie to nam polecieć, to akurat punkty widzisz, to musisz trafić. F zakusuj. I spokojnie, Karol, mniej takiego ciągnięcia siłowego. Dobre, to już było dobre, spokojnie. H dostępa, tutaj już. Przewiózł się całkowicie. I Karola, jak robisz mi poradę do niższego chodu, to nie tak. Ramiona otwórz całym ciężarem na siebie konia. No to całym ciężarem, do przesady. Po to masz ciało, żeby go używać, a nie po to, żeby ci koń kurczył i wiózł. M do kłusa. I F będzie dostępa, przygotuj się. Dobre zastosowanie, spokojne, albo na wodę, spokojne. I już hamuj. Za dużo takiego kombinowania. A czemu sobie głosem nie pomożesz? Zamiast mówić ho-ho, wiesz jak on na to reaguje? K zakłusuj, H dostępa. Gdzie? Za późno. H do kłusa, M dostępa. Dobrze. Przygotuj się. Widzisz, że ci długo to schodzi? Spokojnie, już. Punkt był w miarę dobry, ale za brzydkie to było bardzo. Musisz się z tym dogadać. Nie możesz zrobić tak, że ciągniesz. Troszkę więcej do siadu, troszkę więcej cofnij ramiona, tak? Cofnij się cała. On na to reaguje. Ja ci jestem w stanie, jak na chwilę siadła, pojeździła, to będzie tak, że ja będę galopowała, on mi stanie jak wryty w miejscu. Bez wodzy, tak. Bo to musisz się z nim dogadać. Nie może być tak, że ciągniesz na chama. Tylko dogadaj się, tak? Widzisz, że reaguje na dosiad, no to mniej tej ręki, a nie tak, że ciągniesz i koń się generalnie opiera tylko na ręce. On ma dosiadu przede wszystkim przejść niżej. H, zakłusuj. Mięciutko i wolno, i nie rozpędzaj go. Prrr. Spokojnie, daj sobie szansę i spokojnie. I już. O, a to tu nie ma? Może zapomniałam powiedzieć. Jeszcze raz. F, kus. K, dostępa. Tylko przygotuj się, pomóż sobie głosem. Spokojnie, luźniutko, nie podniecaj się. I już. Prrr, ho, ho. Czemu nie pomagasz sobie? Widziałam. Aha, nie słyszałam. Jeszcze raz. H do E. Spokojnie.
Dobre zagłosowanie. Mniej ręki. Daj ręka. Spoko, już. Mniej ręki. Jeszcze raz powtórzymy E do K. Spokojnie, nie rozpędzaj. O, to. Okej, okay, dobra. Luźna wodza.